Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Eryk Czechoczewski, witam was w drugim odcinku z gry Fallout 3. I na starcie przypominam łapki w górę i wpadnijcie na mój drugi kanał, zobaczcie Rewinda. My oczywiście kontynuujemy sobie naszą przygodę, jesteśmy nadal, moi drodzy, w krypcie. No i czekam, aż w końcu z tej krypty chyba wyjdziemy, czy coś takiego. Na razie jest taki tutorial, coś takiego. Jak ten gości, nie wiem czy wiecie. Wake up. Wake up. Don't be a smart mouth. This is serious. My father's men are looking for you. They've already killed Jonas. You've got to get out of here. Ludzie, co? Co Jonas nie żyje? Co do cholery dzieje? Co to ma wspólnego ze mną? I twój ojciec zabierze nas, a to zapłaci za to? Co to ma wspólnego ze Jonas mną? helped your dad escape the vault tonight. At least that's what my father thinks, and he sent his men to find you. Maybe you don't know anything about it, but my father sure thinks you do. You can't let him catch you. I think he'd kill you. I really do. O kurde, mój tata nie mógł sobie pójść, drzwi są zatrzaśnięte, a żadnej nie mogę tu zostać. Jesteś, nie mogę czegoś z tym zrobić, nawet jeśli to wszystko prawda, jak się tu dostałaś. Muszę uciec z tej krypty, a ty mi w tym pomożesz. Mój tata nie mógł sobie Not pójść. anymore, apparently. Are you honestly telling me you had no idea your dad was leaving? He really didn't tell you? Nic mi nie wiadomo, że chciał oczywiście. Nic mi nie wiadomo. Oh, I'm sorry. I'm sure he had his reasons. Maybe Jonas was supposed to explain everything to you? But it doesn't matter. I can help you escape. I have my own plan. Uciec z krypty Listen, jak? there's a secret tunnel that leads directly from my father's office to the exit. You'll have to hack the computer in his office to open it. Use these to get into his office. That's how I always get in. Pinka. Tylko koszmarnie skomplikowany, nie mogę stąd się My wydostać father's normalną not drogą. stupid. He sealed the door to the exit to prevent anyone else from escaping. The tunnel is the only way out. You're just gonna have to trust me. Dlaczego nie Oh, możemy one more thing. wychodzić? I stole my father's pistol. I hope you won't need it, but you'd better take it just in case. O kurde. Dziękuję, Amanto, użyję tego, jeśli tylko jeśli nie będę miał innego wyjścia, obiecuję. Okay, I'll try to meet you at the exit. Watch out for security. Good 36 luck. naboi 10 mm. O kurde. Dobra, ile to jest? Jak my mamy 20 lat czy coś takiego? Dobrze mówię, źle mówię. Nie wiem. Dobra, mamy Gnata. O kurwa, ale zajebisty gnacior. Jak go schować? Otwórz. O kurwa, ty. Komoda. Kombinezon krypty. Roboczy krypty. Co to daje? Aha, bo jakiś poszczególny daje różne rzeczy. Okej. Okay. Dobra, już mi się to podoba. Już zaczynamy grać wreszcie. To co chciałem. Otwarty świat. Eksploracja. Wiecie o co chodzi, gościu? Wiatruwa. Śród. Rękawice. Kij. Piła. Co to odpierdalasz? Czesław. Zestaw pierwszej pomocy. Bierzemy wszystko. Dobra. Tu jest jeszcze coś. Pusta komoda. Okej. Okay. Dobra, teraz trzeba się, słuchajcie, wyposażyć. Największe obrażenie będzie miał kij baseballowy. Więc bym się w niego wyposażył. Ubiór. Może otwieranie zamków? Chyba otwieranie zamków, bo będzie... Tego, nie? Będziemy otwierać, tak? Samki. Jak mi się wydaje. Dobra, a poka. To się jakieś zmieniło, czy coś? W sensie, no bo niby pomarańczowy chyba był z tej pierwszej perspektywy. No nie? A nie, może nie. Dobra. Mamy pałę. Ona bije z... Kurwa, co?
temat zrobić. O, ale fajnie, że on się zatrzymuje, świetnie. Dobra. Zostaw mnie. Wypierdalaj. Hełm ochronny, dobra jest, bierz całość. Ty, ale ja go zabiłem, prawda? No chyba prawda, niestety, widzowie. Dobra, to może jednak kijem będziemy nadupcać. O, to lepsze, zobaczcie ile to ma odporności. Dobra, kombinezon ochronny i hełm ochronny, poka. O, ale szefowiec nas teraz. Dobra, tu mogę coś otworzyć. Tu mam iść? Kurwa, nie wiem. Teraz się okaże pewnie. Dzień dobry. Aktywacja zlew? No, mogę się napić, tak? Aha, ten tylko jakby mogliśmy... You gotta help me. My mom's trapped in there with the rat roaches. Bacz prosi mi o pomoc, gdyby tylko wiedział, co znaczy słowo ironia. Przykro mi, Bacz, mam teraz własne problemy, odpierdol się, nie zamierzam ci pomagać. I know I've always been a jerk towards you. I know it. But you can't walk away and let her die. Just because I was an asshole. Please, I'm begging you. Próbuję, jak mnie ktoś o coś płaka, no jeszcze odrobinę. Okej, sure. You can join the tunnel snakes. I'll be your best friend forever. Whatever you want. Just save my mom. Już po twojej mapie lepiej uciekać zanim i ciebie dopadną. Jesteś dużo, oni są mali, wróć tam i znieć ich. Weźmy, już nie musisz się bać krochów. Och, pomogę, mogę być wężem tunelowym. Powodzenia z krochami, spadam stąd. Dobrze, ocalę twoją mamę. Oh my god, thank you. I didn't know what to do. You're the best. Dobra, ale poczekaj chwilę, tak? Kurwa mać, co tu się dzieje, ty? Dobra, ja wolny jestem, bo ja nie wiem, na razie wiecie. Wiem, że tu są chyba misje jakieś, prawda? Nie no, nie chcę tego radio. Notatniki? Aha, to jest ten poemat. Szare mury, twarda stal. Duchota, potępienie, małe dłonie w podziemnej niepewności, mamo, tato, czy ja żyję, odrodzony... Dobra, nie chce mi się tego czytać. Zadania. Ucieczka, wyjdź... Ja nie mam zadania, żeby mu pomóc? Stąd chyba przyszliśmy. No, tu nic nie ma, tu nie mogę wejść, tu nie mogę wejść, tu nie mogę wejść, tu nie mogę wejść, tu nie mogę wejść. Nic też nie mogę, tu nie mogę. Dobra, weźmiemy bluwę. No idę już. We did it! My mom's gonna be okay. You're the best friend I've ever had, man. Hey, I know it isn't much, but I want you to have my tunnel snake's jacket. Go ahead, take it. God, I could really use a drink right now. Będzie pitat. Poka. Kurtka węża tunelowego. 4. To ci. Znaczy sława. Mam lepszą. Dzięki, spoko. Spoko. Dobra, to jeszcze cię okradnę. A mnie szyja boli. Nie wiem jak mam usiąść, żeby mi szyja nie bolała. Niby tak się opieram, a i tak mnie na dupce to szyja. Tak też do kitu. Jak to wywalę, to już w ogóle do kitu. Nie wiem. Dawaj, talerz imieniem generalnym i widelca też sobie res.
Wasn't it like a sprint a bit? Kurde. Co to było? Witos. Ciekawe. Nie wiem, czy te kubki są dużo warte. Nie wiem, czy to powinienem zbierać. Zielonego pojęcia nie mam, widzowie. Co powinienem tu robić? Toster. Dawaj kubki. Mopa, nie mogę? No dobra. Nie, to nie. A to co to? O kurde, nie mam już naboi? Niedobrze. Muszę baseballem nadupsać? Chyba tak. Tu nie mogę. Czy nie nauczyłem się za bardzo korzystać z mapy. Bo nie muszę się z nim nadupcać, prawda? O! Siema! Oh, you're lucky it was me who found you. The others won't be so forgiving. I don't know what you're up to, and I don't want to know. Just clear out of here, and I'll pretend I never saw you. Dziękuję, fikcjonu. A ja udam, że pracujesz dla... O ile wiem, jesteś mordercą tak, jak i cała reszta. Dziękuję. Lubię pana. I can't believe what they did to Jonas. Officer Mack was just out of control. But you're a good kid. You didn't do anything to deserve this. Go find your dad if you can. You're the one everybody's looking. Gotcha now. Crazy. Na hita? Dobra, nie chcę zabijać funkcjonariusza. Chciałem tylko sprawdzić, czy mogę zabić postacie, które mnie nie atakują. Ale wygląda na to, że tak. To był tylko test, chciałem, wiecie. Chciałem zobaczyć, czy da się. Stanley. A tu coś było? Coś było. A to jest ta klasa, pamiętam. Chcesz ukraść? Tego owego. Nic. If you keep turning like that, I'm gonna crack your casing. Don't blame me for your incompetence. Why, I remember George used to have the lightest touch. Mapa. Czyli do tyłu muszę iść, okej. A tutaj też można sprawdzić, czy nie ma niczego. Mogę jakimś sprintem biec? Wygląda na to, że nie i że muszę iść tutaj. Dobra, ta pałka jest w ogóle OP. Tu mam iść? Nie. Kurwa! Przestań nadupcać, gościu. We mnie szczególnie. Czy jest tu coś ciekawego? Zestaw narzędzi.
przydałaby się jakiś tego. No wiem, że właśnie Fallout polega na tym, że się dużo bardzo przeszukuje właśnie takich rzeczy, tak samo jak Gothic i tak dalej, więc przygotujcie się na to, że często będę właśnie... Kurwa, co jest? Dobra, S. Tu muszę iść? A, tutaj. Chyba. Mary Holland. Aha, ona umarła, tak? Te goście je zastrzelili. Dobra, pistolet. Nabój. Nabój. Tom Holland. Poczekajcie, a Tom Holland to nie jest... ten aktor taki? Tom Holland, nie? Taki aktor. Znaczy, wtedy go pewnie nie było, jak ta gra wychodziła, więc... Znaczy, żył w sensie, ale pewnie... Znaczy, chyba nie był jakiś popularny, więc... Dobra, te wielkie żółki są raczej... mało groźne. Jak blokować? Okej, już wiem jak. Kurwa, dobry jest. A gramy oczywiście na najtrudniejszym poziomie trudności, więc jakby... Dobra. Kurwa, może być naprawdę ciężko. Wszystko fajnie, pośmieliśmy się, a teraz... Kurwa, co jest? Gin, gościu. Mogę mieć... Ja nie chcę strzelać do nich przecież z tego i muszę to ręcznie zmieniać. Nie mogę jakieś sobie ustawić, żeby to na jeden. O, mogę. To na jeden, a to na dwa. Dobra, zajebiście. Bardzo intuicyjnie. Dobra, i teraz pałką. No chodź tu. A, bo idź w chuj. No i teraz na jeden mam pistolet i... I git. No tutaj chyba szedłem... Bez sensu? Chyba nie wiem. Nie wiem, co tu się dzieje. Nie ogarniam tej mapy tutaj. Tam ktoś jest. Idziemy na odwiedziny. Hard work is happy work. Nie no, idę tam się wsadzić, kurwa, do ciebie. Już mnie wkurzyłeś. Kolorowe okulary. No dobra. Wyskakuj z okularców. Ok, jest OP. Może ktoś się umie bić jak tamten chłop, to wtedy już nie jest OP. Wody do picia? Siema. Kurwa, nie ma mamo? Oj, niedobrze. Kurwa, co jest? Dobra, spierdalamy. Nie najebiemy funkcjonariusz. Znaczy tym gościom. Nie damy rady, ucieczka. O kurde, zostaw mnie. Nie damy rady, widzowie. Nie mamy tego. Pitonku nie mamy. Kombinezon ochrony, no nie ma niczego lepszego. Mogę... Kurwa, co ja zrobiłem? Niedobrze.
Kombinezon ochronny 3. Mogę okulary do hełmu założyć? Nie mogę, mogę tylko hełm. Odporność obronna? O kurde, ty. A to? Rad z pywy. Steampact. Pywy, dy. Co to jest pywy, dy? Dobra, weźmiemy sobie tą odporność i im nadupcymy. Tak będzie kozacko. Dobra. Gleba, gleba. Wyjdę, upcaj mnie. Haha, jest. O, jakie fajne rzeczy. Klucz do biura. No, tylko jej starego w sumie zajebałem. Tej laski, co nas ubiła. No, ale nic, co, happens. Cześć. No właśnie, o tym mówię. Ty, poszedłbym jeszcze na dół, ale... Zamknij drzwi celi. Zdąpi błąd. A mam tam wyjść, aha. No tak, bo ona nam pomogła, jakby, że mamy uciec. Kurwa, no nic. Co? Twój stary to debil jebany. Bywa i tak czasem. Tylko, że jak ona by się chciała nadupcać. Mam jakieś ammo? Żadnego. Computer room. Mogliśmy cichaczem też przejść, rozumiem, że to była opcja. Natomiast tutaj ciśnienie wzrosło. Jonas, no właśnie, bo ten chłop przecież zabił Jonasa. Wiadomość od taty. Mogę to jakoś... Może w danych będzie. Notatki, wiadomość, okej. Okay. Poemat przeczytany, hasło. Hasło brzmi Amanta. Chyba, że tamto, że tam. Hold on, Jonas. I need to record this first. I don't really know how to tell you this. I hope you'll understand, but I know you might be angry. I thought about it for a long time, but in the end, I decided it was best for you not to know. So many things could have gone wrong, and there's really no telling how the Overseer will react when he finds out. It's best if he can blame everything on me. Obviously, you already know that I'm gone. It was something I needed to do. You're an adult now. You're ready to be on your own. Maybe someday things will change and we can see each other again. I can't tell you why I left or where I'm going. I don't want you to follow me. God knows life in the vault isn't perfect, but at least you'll be safe. Just knowing that will be enough to keep me going. Don't mean to rush you, Doc, but I'd feel better if we got this over with. Okay. Go ahead. Goodbye. I love you. Dobra, oczywiście, że będziemy szukać starego. Ty, poczekaj, muszę coś sprawdzić. Albo dobra, już nie. Użyj klucza. Nie chce mi się cofać, więc... Podwójne pieniądze, okej. Okay. Czyli tutaj jakby, bo chyba wcześniej były kapsle? Coś takiego, że się kapsli używało? Twórce. Tutaj mamy siano, tak? Nie wiem, w ogóle czy New Vegas to jest chyba osobna produkcja, nie? To nie jest dodatek. Tak mi się wydaje. Ciężko, bo ja w tych, jakby się nie orientuję, słuchajcie, w tych Falloutach, więc... ciężko mi tak powiedzieć. Tam przeczytałem trochę, wszedłem na Wikipedię, seria tego Fallout. Przeczytałem, że trójka była pierwszą 3D. No i co? I gramy se. Proste. Bez jakiegoś większego tutaj przygotowania i tak dalej. Mogę te notatki? Nie mogę. Jak biec speedem? Sterowanie.
Do przodu, w lewo, atak, blok, przygotuj, skradaj, bieg, bieg. Lewy shift. To jest bieg. No według gry to jest bieg. Według gry komputerowej. Ciekawe bardzo. A może jakiś lepszy bieg. Ciągły bieg. Kapsel? Co to jest kapsel? Aha, że kaps, tak? Ty, ale to nie jest bieg przecież osły. Dobra, nie wiem, potem sobie poczytam. Na razie tak będziemy chodzić. Aktywacja, terminal, logowanie. Amanda. Chyba. Witaj zarządco, przeczytaj dane. Węże tunelowe. Jeśli Butch i jego banda brudasów jeszcze raz zaczepią Amandę, będą mieli na karku nie tylko swoje surowego... Nie tylko swojego surowego Belfra, przyznaję ich usługi, czasem się przydają, ale zaczynają być niesforni. Gdy psy dostają wścieklizny, trzeba je uśpić. Będę musiał przypomnieć o tym Baczowi przy okazji następnego spotkania. Jeszcze tego w krypcie 101 brakowało. Roztargniony seksualnie niewyżytego pasożyta. Beatrice od lat wiernie służyła w sprawie krypty, ale jej umysł osłabił. Będę musiał porozmawiać z naszym dobrym doktorem o jakiegoś rodzaju długotrwałej kuracji. Możemy przynajmniej zapewnić jej komfort i cieszę się, póki nie opuści tego świata. Jonas. Nigdy nie powinienem być oddawać Jonasa pod skrzydła Jamesa. Zawsze niegorliwie wierzył. Amanda. Za każdym razem, kiedy próbuję nakłonić Amantę, gdy się przede mną otworzyła, ona mnie odpycha. Dobra. Wstecz. Cztery raporty zwiadowcze. O kurwa, jakie to jest długie. Sami zaczytajcie, nie chce mi się. Nie czytam tego. Nie. O, to chyba jedno skipnąłem niestety. Ło. Wow. Czekajcie, bo... Kurde. Chyba to skipnąłem. Dobra. Przeczytajcie sobie, jeżeli chcecie. Instrukcje Waltech. List do doktora Stanisława. Kurde, jak mnie kark boli. Holy shit, jak mnie kark boli. Co mam zrobić, że kark mnie nie bolał? Siedzieć krzywo? Nie wiem. Dobra, tak sobie na razie usiądę. Może zagrozić sukcesowi. No nie chcę mi się tego czytać, ja sobie może poczytam też później, ale nie chcę zajmować 30 minut ludziom, którzy nie chcą tego czytać. Przecież jak w Batmanie też przez 30 minut czytałem różne rzeczy i czekałem, więc tworzymy panel po prostu. Wykonano. Otwórz własne skrypty. Dobra, to nie tu, tak? Chyba nie tu. Wow. O kurde. Medix przestaje działać. Przełącznik elektryczny aktywuj. Okej. Okay. Wydupce. Mogę jakieś biec speedem, proszę? Ty, wreszcie wychodzimy na powierzchnię. No dobra, go. A nie, chyba jeszcze nie. To nie wygląda jak powierzchnia. Halo? Kurde, ile zabezpieczeń tutaj. Wymaga klucza, a nie mam? Chyba klucz nie jest posiadany. Myślę, że to ten po prostu... Ło! Ale wizyczka to jest chyba, tak? O kurde. No dobra. Aktywacja, nie tu. To gdzie? Tu.
tu. A ty tu skąd? Good, you're leaving. I guess you were trying to help me, but you didn't have to kill him. Bo mordercą zabicie go sprawiła, teraz zejdź mi z drogi, przykro mi, Amanta, nie było wyboru. So you say. Maybe one day I'll be able to forgive you, but not now. I hope you never have to find out what it's like to see your father killed right in front of you. No, don't listen to me. Just go. Find your father. I have to go bury mine. Dlaczego nie pójdziesz ze mną, tu i tak dla ciebie nic nie ma. Nic za ciebie nie ma. No, I can't. Not with you, not now. You'd better leave before I change my mind about letting you go. Whoa! Oj, oj, oj. Pierdalamy. Nie, nie, chyba... Chyba? Dobra, ewakuacja widzowie. Mamy spluwę. Sprzęt. Mamy spluwę. A no tak. Czemu nie ma na wyposażeniu? No chodź tu. No i zajebiście. Ty to kto ty? Co się kurwa dzieje? Please just go. I already said everything I had to say. Może i co? Wytwy. Ty no pałka mi uciekła, tak to bym. Ty ostatnim nabojem chłopa zabiłem, no dobra. Nie mam życia. O kurde. Ale ciekawe to jest, czy tutaj w takie te... Dobra, poczekajcie, trzeba coś zjeść. Najlepiej to zjeść steampunka. Steampunka? Nie wiem. Dobra, zapis, nowy zapis, idziemy. Zanim na zawsze opuścisz kryptę, możesz jeszcze zmienić coś w swojej postaci. To znaczy? Aha. Nie no, chyba nie. Nie, chyba jest git. Idziemy. Ała. I co, nie mogę tu wejść z powrotem? Wow. 20 punktów umiejętności mogę. Nie wiem co mam dać widzowie. Handel? Nie wiem, nie wiem co dać to tam w handel, co? Intensywny trening umożliwia przeznaczenie dodatkowego punktu. Jezus Maria. Kobiecie, aż otrzymuje 10 obrażeń zadawanych przeciwko płci żeńskiej. Unikalne dialogi? Fajnie brzmi. Każdy poziom objętego uczucia dodaje pojętnego ucznia. Synek tatusia. Podobnie jak twój kochany tato, poświęcasz swój czas na badanie i intelektualne rozważania. Otrzymujesz dodatkowy 5 punktów nauk ścisłych i medycyny. Znawca spluw. Masz obsesję na punkcie całej gamy broni konwencjonalnej. Każdy poziom znawcy spluw daje ci 5 dodatkowego punktu do broni. Złodziej. Złodziej. Tak? Chociaż to nam... Aha, otwieranie zamków. To zdecydowanie złodziej. Oczywiście, że tak. No, klikam się nie da, widzowie. Nie da się wejść z powrotem do krypty 101. Trzone dziury. Dochodzą nas wieści o nowym komunikat...
komunikacie radiowym nadawanym na słonecznych pustkowach. To coś w rodzaju sygnału SOS. Niewiele jednak można się dowiedzieć poza miejscem i nazwiskiem człowieka wysyłającego tę prośbę. Kamera wizowy. Point Lookout. Ładna rzecz. Przybiła do ujścia potomcu, przywożąc dobra z odległego półwyspu Point Lookout. Potomaku. Jestem jakiś upośledzony w czytaniu. Kapitan proponuje przejazd do Point Lookout. Każdemu najemnikowi, łowcy skarbów lub poszukiwaczowi przygód pragnący poznać nową krainę. Dobra. Okej. Ja mam chyba za blisko monitor, słuchajcie. I dlatego się ciężko czyta. Ale nie da się wrócić, więc statek kosmiczny Zeta. Na słonecznych pustkach można usłyszeć nową transmisję radiową. Jest kompletnie niezrozumiałe, ale brzmi złowieszczo. Wczytano dodatek. No dobra, widzowie. Kurde, wygląda to fajnie. Wygląda to całkiem spoko. Po słoneczkach pustkowych rozeszła się nowa transmisja radiowa. No dobrze, no, rozumiem. Tam coś jest. Zaskoczenie. O, żartowałem. Dobra. Czyli teraz jak w klasycznym każdym RPG-u. Mamy, rozumiem, coś w stylu misji, które możemy sobie wyznaczyć. I mamy, rozumiem, główne misje i ten. Ja się nie znam na Falloutie, nigdy Fallouta, tak jak mówię, nie zdarzyło mi się grać. Oczywiście tekstury są na najwyższych ustawieniach. Są też oryginalne tekstury, nie są takie, jak widać, polepszone do super tych, ale no, po prostu gramy tak, jak jest. Nie ma co, najwyżej jakbym był pewnie fanem jakiegoś Fallouta super, to ten. Dobra. Super by mi się przydało biegać sprintem, natomiast tego nie umiem. Wybierzmy sobie... Właśnie, nie no, muszę się to nauczyć. Ja chciałem dzisiaj takie 50, te pierwsze odcinki chciałem po 50 minut zrobić. Przypisana akcja, no do przodu, w lewo, ruch, atak, aktywacja. Blok. Przygotuj, przeładuj, skradanie się, bieg. Ciągły bieg. No to nie działa. Chyba, że nie da się bardziej. F5 mogę szybki zapis zrobić? Spoka. O. Okej. Dobra. Mamy teraz tak. Co to jest? Amunicja strzałka. Jakieś rzeczy, tu chemia, czyli coś do jedzenia, tutaj ubiór. Uzbrojenie. Dobra. Cechy, czy ja mogę coś wydać, jakby polepszyć? Chyba nie. Profity, złodziej. Dobra. Notatki. Point Lookout. Pozdrawiam z Point Lookout. Wprost krainy ciepłych plaż i wspaniałych mokradeł pochodzi postępna księżna. Najwspanialszy okręt wschodniego wybrzeża, dowodzony przez Tobara Przewoźnika. A wygłodniałem mieszkańca słonecznych pustkowi przywodzi zdrowe owoce punga. To pyszny i pożywny dodatek do codziennych posiłków. Jego cierpki smak sprawia, że jest to najbardziej orzeźwiający posiłek świata. Owoc punga możesz kupić w swoim sklepie wprost podstępnej księżnej, kotwicząc właśnie na południe od Cytadeli. Hej, poszukiwacze przygód. Okej, zadania. Poszukaj w pobliskiej mieścinie Megatonie informacje o swoim ojcu. Poszukaj źródło komunikatoru. Zbadaj statek. Badaj dziwny sygnał radiowy. Badaj sygnał radiowy wygnańców. Jo, cię kręcę daleko trochę. Zawsze teraz będę escape klikał. To gdzie mam iść tam? To co, widzowie, idziemy? Czy nie idziemy? Czy idziemy tam, gdzie nam misja powiedziała, że mam iść od samego początku, czyli to.
Chyba tu idziemy, bo tu najbliżej. Znaleziono sygnał. No możemy to pi. O! Może lepiej, nie? Idziemy do tej misji, bo to jest najbliżej. To jest max speed, który ja mogę biec. O! Niemożliwe to jest, widzowie, no nie wytrzymam. Może to jest max speed, który mogę biec. Jak ja się tak wolno będę poruszać, to... to mnie rozniesie zaraz. Ukrycie. Rozumiem, że będzie informacja, jeżeli... ktoś mnie zacznie, powiedzmy, widzieć, tak? Albo coś. Dobra, to co? Czas na pierwszy test. Czy zginiemy? Nie. Informacja dobra. Coś mam na mapie tu zaznaczone. Nie wiem, czy to wróg, czy coś. Nie wiem. Coś mam zaznaczone. Mogę tu jakieś wejść? Chyba nie. Chyba za bramą. Czy coś mi tutaj, czy coś tu znajdę? Wydaje mi się, że nie. Dobra. Okej, bo ty. Teraz tak w sumie rozkminiłem. Wiecie, że ja chyba nigdy na tym kanale nie nagrywałem ani jednego... Czy ja się napiłem? Czy ja jestem kretynem? Wiecie, że nigdy chyba nie nagrywałem żadnego RPGa na kanał, a nie Gothic jest RPGiem. Ale Gothic to jakaś inna sprawa była. Takie mam wrażenie, że jakoś tak, nie wiem, dziś o tam coś biega. Dobra, kurwa, nie podoba mi się to, uciekamy stąd. Idziemy tam, gdzie mamy iść, czyli gdzieś tam. Tam są lampki. Życie w postapokaliptycznym świecie, widzę, się toczy. Jest taki gigantyczny pustkowy. Idziemy. To po co był ten test, koza? Był odpowiadać dla Becky. Możemy silny atak? Nie, chyba. Każdy atak jest tego. Taki sam. Myślę, że jeżeli nacisnę, przytrzymam dłużej, to on wali mocny atak. Tam jest jakiś koń? Coś takiego? Jakiś człowiek? Idziemy tam, tak? Dobra, mamy jakiś opis zadania. Aha, pod tabem, pod tabem. Opis zadania. Poszukaj w pobliskiej mieścinie Megatonie informacji o swoim ojcu. Okej. Okay. Zauważono mnie. Ale to chyba nic złego, bo ten chłop chyba jest Cox. Hello, hello. Tylko... okej. Olbrzymia mrówka. Już mi się nie podoba ta gra. Proszę nie strzelać. Wracaj, no. Nie dogonię was, bo ja nie umiem biec, kurwa, tutaj w tej grze. Jeszcze. Jeszcze się nie nauczyłem, no. Gdzie mi uciekacie? W ogóle muszę sobie ustawić tego. O. Fałsynka. Nie lubię, jak mi... skaczą w FPS, bo mam wrażenie, że wtedy są lagi. No nie, jak macie 140 na 90, to czujecie... Dzięki. I co to tu jest? Czekaj, trochę nie kumam. Aha. Okej. Okay. Ło, całe miasto jest za murami. Oj, nie chcę chyba kradzieży. Kurwa, bo ja na... bo ja na shifcie, widzowie, cały czas. Ty. F5. Name's Lucas Sims, town sheriff, and mayor too, when the need arises.
I don't know why, but I like you, boy. Something tells me you're all right. Pefka. So welcome to Mayfair. Just holler if you need something. Miłe miasteczko. Niezły kapelusz kobojko. Nie no, miłe miasteczko. Friendly and well-mannered. I think we're gonna get along just fine. You treat my people nice, and you're welcome to stay as long as you'd like. Dobra, panie Lucas Sims. Dobra, dobra, wiadomość otrzymana. I'm glad we understand each other. Now, is there something I can help you with? Szuka mojego ojca, facet w średnim wieku, więc może gdzie on jest? Nope, sorry. I got enough fires to put out in this place that I don't have time to keep tabs on every visitor. I'd ask around town. Możesz mi powiedzieć, co znajdę w tym mieście? Partner, what do you need to find? Gdzie jest najbliższa klinika? Our clinic is down in the crater, by the bomb. Doc Church. Dobra, to można tu kupić broń. Probably want to see Moira at Craterside Supply. She's... Dobra. Bar. Może się zaznaczy na mapie, dlatego poklikam to. Dobra. Pogadajmy o tej bombie. What about it? Jakie bomby? Nie uważasz, że ktoś powinien rozbroić to coś? I don't trust any of the locals to tinker with it. Besides, most people don't even realize it's still a threat. And hell, Cromwell and those crazies from the Church of Adam, they worship the damn thing. Why? You think you got the know-how to disarm it? Nie wiem. For good? Wiem, o co chodzi. Mogę spróbować rozbroić tę bombę dla ciebie. Oh, all right. Fine. But listen here. Just take a look at it first. Go easy. If you get the job done, there'll be 100. No właśnie, kapsy. Retoryka. Nie potrzebuję nagrody, nie da się zasnąć ze świadomością, że wszyscy byście zginęli. Dobra, tylko rzucę na to okiem. To nie mój problem, powodzenia. Retoryka 7. Ekspertyza supera nie należy do tanich usług. Chcę 500 kapsli. Not an option, I'm afraid. We aren't exactly rolling in cash. Kurde, to jest dużo. Szkoda, że tak nie zrobiłem. Great. Go ahead and see what you can do. Just be careful. Teraz, kiedy ci pomagam, może ty pomożesz mnie, szukam taty. Well, come to think of it, I do remember a stranger coming through here. Had a look in his eye. You know the kind a man gets when he's got a purpose. Spend some time up in the saloon. Might want to check with Moriarty. Just watch yourself. That man's trouble. Że mój stary? Zapytajmy o swojego ojca. Nie wiem, czy dam radę rozprawić bombę, wiesz. I thought you knew what you were doing. If it's just nerves, maybe some Kims will help. But if you can't handle it, don't go fiddling with it. Nie wiem, czy dam. Jesteś o terenach poza Megatoną. It's called the Wasteland for a reason. But there are settlements too, spread all around. The human race is stubborn like that. To the south you've got Rivet City, but don't bother going to DC. The place is a war zone. Dodano właśnie. Powiedz mi coś więcej o waszym mieście. What do you want to know? Yep, you'll... Ta. Muszę żyć. Don't fool around with that bomb unless you know what you're doing. Dobra. Kurz do domu, nabój. Weź całeś. O kurwa. Jak to usunięto z ekwipunku? Jak mnie złapało? Poczekajcie, F9 to jest chyba wczytanie. Aha, bo ona tu będzie widzieć. No tak, widzowie. Zaraz mu opierdolimy chatę. I wszystko, i jego ten. Panie, to wygląda, tylko mam wrażenie, że gra jest za ciemno i ja też w sumie jestem dziwnie ustawiony, powiedzmy, jeśli chodzi o ten... O, trudny. A jest bardzo trudny jeszcze. No to my jak na bardzo trudny. Gramy na bardzo trudnym, widzowie. Jasność, ja bym zwiększył trochę jasność, tak o 2. Będzie lepiej? Chyba jest lepiej, widzowie.
Dobra, ta powinna być. Jest ukrycie, jak zauważono. Kurwa, by się tu... No co wy się tutaj kręcicie, no? Ja pierdol... Ale masz włosy dziwne. No nie wytrzymam, jak go nie będę mógł okraść, widzowie, no. Nie dam rady psychicznie, jak... Proszę. To jest ten moment. Jak zauważon? Nie rozumiem. Co? Dobra, nie wiem, widzowie. Jak mam go okraść, żeby on nie zauważył? Da się tak? Nie je. Powiem więcej, nie. Nie no, to jest test. Wiadomo, że nie będziemy tak grali. Wiadomo, że nie będę takich rzeczy robić na w odcinku. Ja nie należę do tych ludzi. Dobra, pierdolę tą grę. Dobra, widzowie. Wczuwamy się teraz, bez pajacerki. W następnym odcinku, słuchajcie, ja już zaczynam rozkręcać, bo tak jak mówię, wcześniej nagrywałem tę serię, w której w ogóle nic nie mówiłem praktycznie i bardzo długo trzeba było nie mówić i teraz znowu wracam do takiego nagrywania takiej serii, szczególnie RPG, to dawno nie nagrywałem, więc no wiecie jak jest. Muszę się przyzwyczaić, jest jak jest, na razie widzowie, jakąś bombę mamy rozbroić, to będziemy robić, nas będzie rozbrajane. Kurwa, no nie mam klucza. Czy mu dom open zdorić? A czemu to tak się świeci? To że lampki czy coś? Chyba że lampki, co? Nie wiem. Dobra, moi drodzy, no powiem wam tak. Widzimy się jutro, godzina 16, bo pamiętajcie, że też odcinki są codziennie. Nie zawsze w najlepszej formie. Ale bardzo, bardzo ważne, że codziennie możecie mnie tu znaleźć i zapraszam też jutro, godzina 16. Do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło, wpadajcie na socjalki, zostawcie łapkę i komentarz. Cześć.